Państwa, mamy tu ulicę Marszałkowską i na rotundę się patrzymy. Przeszła baba kaszląca. Co typowe, co typowego takiego tutaj mamy pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem. W świecie moheru, w świecie moherowym, no ulica Marszałkowska to sugeruje tutaj, że pełno kościółków. Oczywiście jak tam dalej równolegle pójdziecie na ulicę Nowy Świat, no to już kościółków nie brakuje. No bo tutaj właściwie Pałac Kultury Stalina i Lenina jest ateistycznym symbolem, no takiej ruskiej, jak to mówią też tak złośliwie, ruskiej dominacji. Jak ja tutaj, jak przyjechałam z Anglii, Ameryki, Białystok, zaczęłam chodzić do szkoły. Fajna ta klasa. Ale wiecie Państwo, Warszawa właściwie nienawidziła nigdy ruskich i z rosyjskiego mieli same dwoje, a ja same piątki oczywiście, ale to tylko dlatego, że mnie interesowały języki, język rosyjski jako piękny język, angielski też same piątki, niemiecki same piątki, proszę Państwa, musiałam nawet w tym Pałacu Kultury Stalina i Lenina i niemiecki kończyłam egzamin państwowy rosyjski, oj nie rosyjski, tylko angielski kończyłam egzamin państwowy, a rosyjski to tam na Placu Bankowym, proszę Państwa, miałem egzamin państwowy, mnie egzaminowała nie tyle pani Jagiełło, ale dwie bardzo miłe panie, które z komisji były. One powiedziały do tej pani Jagiełło, no bo tu w Warszawie nawet nauczycielka może źle uczyć języka angielskiego, która mówiła źle tak. To z matrycy telewizor może tylko w magazynie, a ta komisja, te kobiety powiedziały, eta niesowierszenna wierna, eta nieprawda, że to nieprawda, że to telewizor można z matrycy tylko w magazynie. I powiedziały jej, ja mówię, o proszę bardzo, baba się mnie tu chciała, wiesz, spytać, jak jest bilet miesięczny po rosyjsku, wiesz, a zagiąć mnie, a one ją zagięły. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra. U nas trzeci temat, bo pierwszy groby powielane, drugi faryzeusze, trzeci baba dziad. Czwarty też jest już zapowiedziany, ale do tego będziemy powracać. Proszę Państwa, baba dziad, kim jest ta baba, która za dużo chciała, a dobrze wiedziała, że jej się to czy tamto nie należy, prawda? Ile takich bab jest, a jak ci, co tak tych Świadków Jehowych chcą podrobić, a to ja przepraszam bardzo, jak ktoś w ręku nie miał nigdy w życiu, ni razu Biblii, Pisma Świętego, no to jak można chcieć bezczelnie podrabiać tych Świadków Jehowy oszustystycznie, postępując oszustystycznie, zachowując się jak, a tak się robi. No, także to ich moherowe co, no to jak ktoś tak powie co, mają wiesz, drgawki jak wychodzą z kościoła, bo tam zimno wszędzie jest nieogrzewane, to oni się trzęsą i mówią co, jak mówią no, jak co, no to żebraków 100 i ciągle tych żebraków u nas na Saskiej, proszę Państwa, teraz z elektrowni, właściwie nie z elektrowni, tylko na Saskiej 42 z półdzielni Sław, przyszedł facet i on, proszę Państwa, chciał, żeby mu zwrócić za dojazd, aby tylko zobaczył, bo powiedział, że jak w domu to będzie płatne, jak na zewnątrz na klatce to będzie bezpłatne, ale chciał jednak za dojazd. Aha, zobaczcie, jak oni tu w tej żebracznicy wielkiej żebrzą, to wszystko jest wielkie i stare. Nawet największa scena na świecie to tu, w tej wiosce, w Tatrze. Galeria Opera.